księże proboszczu, drodzy duchowni, mieszkańcy powiatu sławińskiego, szanowni goście. W historii Polski jest wiele tragicznych momentów. Takim momentem był rok 1940, w którym w Katyniu sowieckie KWD wymordowało tysiące polskich oficerów. Żołnierze ci wzięci do niewoli po napaści ZSRR nie stanowili już zagrożenia dla Związku Sowieckiego, a mimo to padł rozkaz ich zagłady. Ich winą było to, że walczyli o Polskę, że poświęcili wszystko swojej ojczyźnie, że byli Polakami. 7 kwietnia 2010 roku delegacja 96 osób z parą prezydencką na czele udało się do Katynia, aby oddać im cześć. Oddać cześć pomordowanym żołnierzom. Nigdy tam nie dotarli. Wszyscy pamiętamy, jak trudno nam było uwierzyć, że samolot, którym lecieli, rozbił się i że wszyscy zginęli. Myślę, wiele dni do nas ta prawda nie docierała. Ksiądz proboszcz powiedział, że wtedy, te kilka dni, chociaż chcę wierzyć, że do dzisiaj cała Polska, wszyscy Polacy byli razem. Dzisiejsza uroczystość poświęcenia tablicy ku czci i pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej niech będzie naszym świadectwem, że na zawsze pozostaną oni w naszych sercach i w naszej pamięci. Ja pozwolę sobie jeszcze przytoczyć kilka słów, które już przy takich okazjach padały, a myślę, są bardzo właściwe. Losu nie da się zmienić, nie da się zawrócić czasu. Można zachować pamięć, można pomagać sobie wzajemnie, można razem się modlić. Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, niech odpoczywają w pokoju.